Cześć, witajcie, ze mną jest Magda, która aktualnie jest za kierownicą na autostradzie, więc nie może wam pomachać, co przed chwilą zrobiła. Jedziemy do parku Six Flags i jest to taki, powiedzmy, amerykański odpowiednik Energylandii, więc nie ma to jak zacząć nagrywać, powiedzieć cześć w ogóle, po czym wyskakuje komunikat, że nie ma baterii. No, ale baterie wymienione, naładowane, tak samo jak my. Co prawda ja bez śniadania. Zatrzymamy się w maku albo coś? Czy masz jedzenie? Nie mam. No to będzie dobrze. Basen, roller coastery, przednia zabawa, sobota, Illinois, słońce, dwie laski z Polski. No to w drogę. Tutaj jedzie nasz kierowca, bombowca, Magda. Oj, jaki fajny budynek. O, moja chustka tu będzie. Serio? Korek mamy, korek, moi drodzy. A tutaj wiem, sałatkę, którą mi Magda zrobiła, jest mega dobra i mega ostra. Normalnie pali mnie, a ja mam tylko do popicia ciepłą szałwię. Tam jest już mega, 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 mega duży, fajny, zajebisty park rozrywki. Dziękujemy za informację. Mamy pasy. Uwaga, jesteśmy już w parku rozrywki. On jest mega duży, a my idziemy najpierw na strefę basenu. I tu są mega zjeżdżalnie, których nie wszystkie teraz widać, ale oglądaliśmy je na stronie internetowej i są przezajebiste. Potwierdzasz? Tak, mam. Bardzo. Wyglądam jak turysta. Okulary przeciwsłoneczne, bluzkawki, kwiatki, plecak i aparat. No. To ja wyglądam jak pożarowiczka. Tam są zjeżdżalnie, ogólnie chyba te zwierzęce, co są na Słowacji. Tutaj już widzicie, się bierze takie pontony i się w takim wielkim lejku, no i znowu nie ma ostrości, się w takim wielkim lejku zjeżdża. To są pionowe zjeżdżalnie, się na nich zjeżdża pionowo. Gdzie idziemy? Leżaki. Właśnie wróciłyśmy z zjeżdżalni wszelkiego rodzaju atrakcji. Nie mogłam z oczywistych względów wziąć tam aparatu. Powiem wam, że są super rzeczy, ale niestety bardzo długie kolejki. I teraz właśnie za chwilę, jak zjemy i uzupełnimy baterię, naszą baterię, to zabiorę was na taki spacer i pokażę wszystko, gdzie byłyśmy. Więc tutaj jest spokojnie, to jest zamknięte te czerwono, żółto, czarne, więc dzisiaj na tym nie byliśmy, ale spokojnie będziemy jeszcze za 4 tygodnie to jeszcze wypróbujemy. Te zjeżdżalnie zasługują na uwagę. Na nich byłyśmy. I one, moi drodzy, są pionowe. Do góry się wchodzi do takiej jakby kapsuły. I w pewnym momencie, nie wiadomo kiedy, oni puszczają taką wajchę i po prostu leci się centralnie w dół. Kompletnie pionowe zjeżdżalnie. Trochę plecy są później nadużyte. Jest fajna miejscówka dla dzieci. Jacht. I ten lake, który widzicie, nazywa się Tornado. A więc jesteśmy już przebrane i teraz idziemy na oprowadzkę was. Nie widzicie moich oczu? Na oprowadzkę was po tym jakże pięknym parku rozrywki. To jest tak zwana leniwa rzeka.
jak sama nazwa wskazuje, jest sieleniwem w rzece. Płynie się na takich pontonach przez cały park. Ta rzeka się ciągnie, cały park. Najlepszy widok chyba osiągniemy tutaj. Chociaż naprawdę najlepszy byłby na tym moście, na którym stoją ci ludzie. Ale tam można już tylko wejść z pontonem, a kolejka jest tam i w ogóle. Chodzi o to, że stamtąd wyjeżdżają ludzie w pontonach, maksymalnie 4 osoby. I to jest mega szybko stąd, aż dotąd gdzieś. I później znowu się cofiam trochę tu, tak, tak, aż do wyjścia. Byłyśmy na tym i to jest bardzo, bardzo wysoko. Krzyki, ktoś jedzie. O, gdzie? Ale to jest bardzo wysoko. Tutaj, moi drodzy, jest kolejka do leniwej rzeki. To co, może w prawo. Tutaj są zjeżdżalnie, na których nie byłyśmy, bo stwierdziłyśmy, że jesteśmy głodne. A tutaj jest duży basen, który jest falą. To jest po prostu najzwyklejsza fala. Tak, te dwie zjeżdżalnie, które tutaj widzicie, mają najdłuższe kolejki ever. I ogólnie jeździ się w nich w pontonach i na tej pomarańczowo-fioletowej, na tym zjeździe po prostu ma się uczucie, że się... Nie uczucie, bo po prostu się leci w powietrzu. No co tu dużo mówić. Na zielonej też było fajnie i to były ogólnie nasze pierwsze zjeżdżalnie, na których byłyśmy. To nasz kumpel. Jak go nazwiemy? Ząbek? O, a tutaj nasz kolejny przyjaciel. Kapitan Jacek Sparrow. Jack Sparrow. Nie no, podróbka Jacka. To nie jest Jack. Ogólnie to jest School Island. O, fajnie teraz jechało. Ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jest to wyspa czaszki. Więc na górze jest czaszka. Wyspa czaszki, ogólnie School Island. Przypominam, iż była w Piotrusiu Panie. No Magda, co ty się tak wleczesz? Come on, come on. Aha, no oczywiście, okulary celebrytki. I idziemy dalej. A no tak, woda tu spada co ileś... No tak, dobra, tu jest strefa dziecięca, więc nas za bardzo ona nie interesuje, no chyba, że chcemy sobie kostki zamoczyć. Moi drodzy, co nieco o tej zjeżdżalni. Zjeżdża się tu na takich matach. Ogólnie jak myśmy zjechały, to miałyśmy strasznie kolana zbite. Te rury, które są u góry, są bardzo, bardzo małe. Ledwo się tam po prostu mieścimy. Człowiek się tam po prostu ledwo mieści. To nie jest zjeżdżalnia dla dzieci. Po prostu to jest zjeżdżalnia chuda, a dzieci lubią na tym zjeżdżać. I tutaj na tych dwóch wypadach, o kurde, mój palec jest teraz taki duży, na tych dwóch wypadach się po prostu leci. A tam są takie rury, jechałyśmy na tej turkusowej, no to tam się w materacach jeździ, pływie, no nie wiem jak to nazwać. A teraz, moi drodzy, plan jest taki, że idziemy do wyjścia, idziemy do auta, zostawiamy rzeczy basenowe i przejdziemy na stronę parku rozrywki numer 2. Taki fajny plan.